Cześć, jestem Róża. Staś Szleszkowski. Tomasz Prokop, jestem z Warszawy i chodzę do Ursynowskiego Liceum. Aktualnie studiuję na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kierunek lekarski oraz na międzywydziałowych indywidualnych studiach matematyczno-przyrodniczych, biotechnologię oraz chemię. Zaczynam już drugi rok studiów międzywydziałowych. Łączę chemię i fizykę na tych studiach. Początkowo brałem udział w warsztatach organizowanych przez Adamet Smartup z chemii oraz fizyki. Później brałem udział w 5. edycji programu Adamet Smartup, byłem uczestnikiem obozu oraz laureatem Nagrody Głównej. Brałem udział w 6. edycji obozu, pierwszej, która odbyła się online. Brałem udział w warsztatach o materiałach wybuchowych na Politechnice i w obozie naukowym Fundacji Adamet. Po obozie zostałam wybrana do 10 laureatów, którzy otrzymali 10-miesięczny pakiet konsultacji edukacyjnych, a następnie jeszcze zostałam stypendystką programu Adamet Smartup. Konsultacje edukacyjne zaczęłam z myślą o fizyce. Spodziewałam się, że to będzie taka główna dziedzina, w której się będę rozwijać. Natomiast w międzyczasie pojawiło się również programowanie jako coś takiego zupełnie nowego dla mnie i jak się okazało bardzo przydatnego w dziedzinach, którymi się interesuję, czyli w chemii i fizyce. Bardzo ciekawe były zajęcia o mikroskopii konfokalnej. Zajęcia z sekcji narządów wieprzowych oraz szczytu chirurgicznego to są takie aspekty nauki, które ciężko jakkolwiek zgłębić w szkole czy nawet gdzieś poza szkołą. Największym plusem konsultacji edukacyjnych online była możliwość spotykania się z ekspertami znajdującymi się w różnych częściach świata. Program rozwija wiedzę, ale dla mnie przede wszystkim była to możliwość spotkania bardzo ciekawych ludzi. Taka możliwość stania się częścią niezwykłej naukowej społeczności. Stworzą szereg możliwości, od udziału w zajęciach z ekspertami, przez możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń z rówieśnikami, aż po otrzymywanie jakichś porad od ekspertów w różnych dziedzinach nauki, jeżeli chodzi o aplikacje na studia, staże czy pisanie artykułów naukowych. Program jest skierowany do osób o zainteresowaniach ścisłych i przyrodniczych. W programie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy się pasjonują nauką, bez względu na wcześniejszą wiedzę, doświadczenie i bez względu na jakieś przyszłe plany naukowe. Myślę, że w programie jesteśmy bardzo różni, ale to, co nas jakoś tak łączy, to pasja do nauki i ciekawość świata. Program Adamet Smartup to dla mnie szansa na rozwój. Absolwentów programu łączy ciekawość świata. Łączy nas przyjaźń i pasja do nauki.